utrzymanie to nie jest szczyt marzeń ani twoich, ani całego zespołu. Na pewno trzeba tak na to spojrzeć, nie można, tylko trzeba, ale no była taka mała przewodowa drużyny, więc najważniejsze, że w ogólnym rozrachunku trzymaliśmy się w Ekstraklasie, bo na pewno nie było łatwo. W przyszłym sezonie wiele drużyn, dzisiaj tak sobie analizowaliśmy, jest naprawdę bardzo ciekawych i takich, które będą chciały wejść do tej Ekstraklasy, więc ciężko by było od razu powrócić, dlatego najważniejsze jest to, żeśmy się utrzymali już w przedostatniej kolejce i dzisiejszy mecz nie miał znaczenia, choć gdyby decydował, to podejrzewam, że nie zwyciężylibyśmy ten mecz. Jak byś ocenił pracę trenera Kieresia, bo to jego debiutancki sezon i nawet niepełny, a utrzymał, czyli jest w Ekstraklasie, czyli spełnił wyznaczone przed nim zadanie. No na pewno misja, która została wyznaczona przed trenerem Kieresiem, została spełniona, więc to jest najważniejsze, bo zawsze się tym głównym celem było utrzymanie w lidze. Trener poukładał tę drużynę na tyle dobrze, że utrzymaliśmy się, więc tylko pozytywy. Teraz już może zejdźmy na tematy trochę bardziej związane z piłkarzami. Co z waszymi pieniędzmi, których no, nie otrzymujecie od jakiegoś tam czasu? Czy jakieś zapewnienia prezesa, rady nadzorczej co do spłaty tych zaległości? No na pewno to nie jest jakaś komfortowa sytuacja, zarówno dla klubu, jak i dla nas, i dla zawodników, więc dostaliśmy pewien harmonogram spłat i do tej pory klub się tego trzyma, więc należy się z tego cieszyć i być pełni optymizmu, żeby te daty wyznaczone zostały zrealizowane. Dzisiaj nie udało się pokonać Krakowi Kraków. Gdyby do tego doszło, to do klubowej kasy wpłynęłoby około więcej 200 tysięcy złotych. No na pewno zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że ten mecz pomógłby nam troszkę, bo to jest zawsze kilka złotówek więcej w kasie klubu i to można później realizować jakieś tam swoje założenia, więc szkoda, żeśmy nie wygrali. Przespaliśmy troszkę ten początek meczu, niestety później nie udało nam się strzelić tej trzeciej bramki.